Druk 345, projekt Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Przewodniczącego komisji oraz referowanie projektu. Wczoraj mieliśmy na mieliśmy komisję, na którą akurat przed radnym Mateusz Drozd, będący wcześniej na spotkaniu w Biurze Planowania Przestrzennego. I dokładnie tu nam przedstawił całą dokumentację. Prosiłbym o szczegółowe przedstawienie tego projektu uchwały, bo Mateusz był na tym spotkaniu, przedstawiał pana na tej komisji, no i chciałbym, aby dalej protokiem też to przedstawił całej Radzie. Szanowni Państwo, może tak pokrótce, 10 stycznia odbyło się spotkanie prezentujące projekt zmiany wspólnej dla przedstawicieli Rady Dzielnic Miasta Krakowa. Odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa, prezentowali twórcy tegoż studium, planowania przestrzennego. Po tym spotkaniu przyniosłem do naszej dzielnicy właśnie ten egzemplarz, który pan przewodniczący ma przed sobą. To jest egzemplarz dotyczący zaproponowanej zmiany studiów w naszej dzielnicy. Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to może skorzystać z tego, żeby pokazać. Ja ten egzemplarz zostawiłem na stole, dlatego państwo chcieli sobie zobaczyć, dokładnie przeczytać, bo to będzie dostępne. I trzy rzeczy. Otóż to spotkanie jest pierwszym z cyklu spotkań dla mieszkańców, dla miasta Krakowa. Na razie Biuro Planowania Przestrzennego chciałbym poprosić o to, żeby nas i dzielnicę również o to, żebyśmy zaopiniowali ten projekt, który dostaliśmy z punktu widzenia dzielnicy. Czy on jest korzystny dla naszej dzielnicy, jak i dla całości. Jak wiadomo, studium jest to podstawowe, najważniejszy dokument planistyczny, obowiązujący na terenie danej gminy. Na jego podstawie są opracowywane plany miejscowe. Jeśli to studium zostanie uchwalone, to zmiana studium pozwoli to na przykład na przygotowanie kolejnych planów miejscowych, które będą przestrzennie dla kolejnych obszarów naszej dzielnicy. Państwo wiecie, niektóre z tych obszarów wymagają takich działań. A na przykład w tym momencie przygotowanie tych planów jest blokowane przez projekt linii kontrolnej, która dzieje przez ulicę Chałupnika. Projekt się obecnie obowiązuje po prostu. W związku z tym, trzeba to sobie najpierw zmienić, żeby później można było sobie nowe projekty realizować. To, co zostało zaprezentowane, to bardzo jeśli mogę sobie obejrzeć, to pokażę takie najważniejsze rzeczy. Otóż nasza komisja powiedziała takie trzy. Opisane w tym projekcie, rozrysowane. To jest oczywiście plan makro, czyli to mówi, w czym będzie przeznaczony ten dany teren, który to będzie przeznaczenie tych terenów, także takie szczegóły dopiero są określone, później w projektach planów miejscowych. Że na przykład obszar Ugorka tutaj występuje jako teren całkowicie zurbanizowany, to mieszkalnictwo o wysokiej intensywności, podczas gdy na przykład też są tam usługi sportowe, wody rekreacyjne, wieczysta. No i tutaj są dokładne opisy tych poszczególnych obszarów. Z tego, co zostało to przedstawione, to widzę, że jest to pewnie dobrze, że fachowcy się tym zajęli, przygotowali to w miarę dobrze. Szczegóły tego wymiaru już w trakcie planów miejscowych. No co jest istotne, również tutaj są takie części dotyczące Krakowa. Nasza dzielnica jest częścią Krakowa, więc nasz teren będzie komunikacyjny, będzie biegło metro, będzie biegło tramwaje. Tutaj są zaznaczone na przykład terminy, które są wykonane to nie na terenie naszej dzielnicy, ale nie powinniście Państwo
pilnuje zasoby przyrodnicze. Ktoś pokaże, żeby na łatwo i dobrze nogami, ale jestem sam kraku. Oczywiście Państwo strony Warszawy, stolicy komunikacja drogowa. Przez naszą dzielnicę przebiega fragment trzeciej obwodnicy, czyli obszaru, który tutaj leży w dzielnicę Polakomorskiego, Gdańsko, jedna w kierunku drogi w Katynia. W drugą stronę to jest ominę naszym obszarem, bo to przez teren Stada Sadzickiego i tam dalej. Czwarta obwodnica jest tutaj, bo jest już w zasadzie poza naszymi granicami, czyli na Sokalawa. To, co jest istotne z punktu widzenia naszych mieszkańców, teraz w przyszłości, to są linie tramwajowe. Ponieważ na właśnie jest kierowca od Meissnera, to jest do Strzeliowic. Natomiast to na Czerwono Zjednoczone to jest plan na 2030 i 3 linie metra, które proponują przewidzieć. To jest linia z linii A, która jest na Westyty. Centrum Miasta odwraca się swoją liną do polskich opieków. No i to jest nasza dzielnica, są Nowego Pasterza, następnie Górnictwo Meissnera i ulicą Górnictwo będzie wierzony na ulicę Krowicz. To jest takie rozwiązywać problemy komunikacyjne. To mamy infrastrukturę techniczną różnego rodzaju, czyli sędzia Wasza Makrowa, będzie elektryczny, elektryczny, ciepłowy czy gazowniczy. I tutaj jest taki już ciąg dalszy opisany, jak można to czytać i jak należy to rozumieć, co jest w tym dokumencie, co będzie zawarte. Już mówię, już robię plan przestrzennego, czy Urząd Miasta Krakowa prosi o to, żeby dzielnicy zaopiniowali do 31 stycznia. Jeśli Państwo chcieli jakieś porozmawiać z pracownikami biura planowania, są oni dostępni. Mimo poprze, proszę bardzo, sali 4, co nam się podeszło. Natomiast nasza opinia oczywiście nie wyklucza i nie blokuje uchwały zespołu swoich mieszkańców. Mieszkańcy również wezmą udział w konsultacjach społecznych. Będą mieli prawo wyglądu i zgłoszenia uwag i zgłoszenia swoich propozycji w projekcie tego zaproponowanego zmiany studia. Także chodzi tylko o to, żeby sprawdzić na całej dzielnicy to zaopiniować, że jest to słuszny kierunek działań. Jeśli chodzi o działania na planie specjalności, nie wiem, że będą Państwa tutaj proponowały tego, żeby zagłosować za. Jeśli chodzi o uzasadnienie, to powinniśmy sobie wczoraj na komisji przegłosować zmianę studium w zakresie, bo przewodniczący pozwoli to odczyta. Projekt zmiany studium odpowiada na rzecz potrzeby mieszkańców w trzeciej kwestii telefonu, związane z zmianą pani drogi, będą projekt ten jest pewną podstawą do przygotowania kolejnych rozwiązań zabezpieczenia przestrzennego, które zabezpieczą roku 2023. W związku z tym chyba tyle, jeśli chodzi o szybkie przedstawienie projektu. Bardzo proszę, proszę o zagłosowanie za projekt wczoraj 28. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś dyskusje? Nie widzę. Przystępuję do zakończenia głosowania. Projekt za tego punktu 345. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Kto z Państwa radnych przeciw?